chyba padł. Chyba padł, no jest takim trochę cynikiem w tym momencie Henry, tak? On przeprosił, on się przyznał, tak? On tam się zastanawiał, co z tym można zrobić. No dzisiaj niewiele można zrobić, tak? Kończy się mecz, kończy się... Ale to też ta jego ręka jakby sprowokowała do dyskusji odnośnie tych właśnie dodatkowych sędziów, jakichś zapisów właśnie, wideo, dokładnie, więc może nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, tak? UEFA próbuje właśnie te opcje dwóch sędziów za bramkami w Lidze Europejskiej. Ponoć już Sepp Blatter właśnie zastanawia się, czy by to właśnie w eliminacjach do Euro czy do Mistrzostw Świata nie wprowadzić, więc może jakby to był taki znak, że jednak te zmiany w piłce nożnej właśnie pod tym względem technicznym jakby są potrzebne, żeby później nie było więcej takich aurii. Ja jestem konserwatystą, powiem szczerze. Stara szkoła. Tak. Bo uważam, że siła futbolu to jest to, że jest trzech sędziów i jakby mecz juniorów, trampkarzy toczy się na tych samych zasadach, czy tam w okręgówce A-klasie, B-klasie się toczy na takich samych zasadach jak finał Mistrzostw Świata.